Nie ma ani jednego narządu, którego nie niszczyłby alkohol. Jednak największym zmianą ulega mózg. Wraz z każdym spożytym pokalem lub kieliszkiem trwa proces niszczenia kory mózgu. W 1961 roku trzej amerykańscy fizycy badali najdrobniejsze naczynia siatkówki oka ludzkiego przez mikroskop długoogniskowy w ten sposób po raz pierwszy w historii nauki ludzie zdołali zajrzeć do naczynia krwionośnego i ujrzeli jak płynie w nim krew co ujrzeli fizycy ścianki naczyń czerwone i białe kwinki, wszystko jak należy nic szczególnego jednak pewnego razu w poniedziałek posadzili przed mikroskopem kolejnego pacjenta Spojrzeli i zakrzyknęli ze zdziwieniem. We krwi tego człowieka hulały skrzepy, konglomeraty i grudki erytrocytów. Przypominały kiść winogron, ogron zawierającą do tysiąca komórek. Fizycy wystraszyli się, a człowiek spokojnie sobie siedział. U drugiego i trzeciego pacjenta wszystko było w porządku. A u czwartego znów występowały skrzepy. Zaczęli analizować sprawy i okazało się, że tych dwóch dzień wcześniej piło alkohol. Uczeni natychmiast postanowili wykonać eksperyment trzeźwemu człowiekowi, z którym wszystko było w porządku, i podali mu pokal piwa. Po piętnastu minutach w jego krwi pojawiły się takie same alkoholowe zlepki erytrocytów. W ten sposób dowiedli, że alkohol ścina krew nie tylko w probówce, lecz nawet w naczyniach krwionośnych człowieka, który trochę wypił. Załóżmy, że takie zlepki nie stanowią zagrożenia dla dużych naczyń. Jednak w głowie sytuacja ma się całkiem inaczej. Mózg ludzki składa się z miliardów komórek neuronów. Każda taka komórka odżywiana jest przez własną mikrokapilarę, tak cienką, że erytrocyty mogą przecisnąć się tylko gęsiego. Kiedy do nasady kapilary dochodzi alkoholowy zlepek erytrocytów, kapilara zatyka się i po kilku minutach neuron ginie na zawsze. Tak więc zanim wypijesz, przypomnij sobie, jakie są tego skutki. Po wypiciu nawet umiarkowanej ilości alkoholu twoje komórki mózgowe zasilają szeregi leżących na cmentarzu martwych komórek. Kiedy lekarze otwierają czaszkę jakiegoś pijącego umiarkowanie człowieka, u każdego pojawia się ten sam obrazek. Skurczony mózg, cała powierzchnia kory pokryta jest mikroskopijnymi bliznami, wrzodzikami i wytrąconymi strukturami. Wszystko to są miejsca w mózgu zniszczone przez alkohol. Kiedy zaś lekarze otwierają konkretnie pijących, nie dziwią się, jak bardzo zniszczony jest mózg, lecz w jaki sposób człowiek mógł w ogóle żyć. Wraz z neuronami alkohol uszkadza komórki płciowe. Dzieci poczęte przez pijanych rodziców rodzą się w najlepszym razie. Niepełnosprawne, a w najgorszym jako potworki, na przykład bliźnięta syjamskie, właśnie stąd się biorą. W 1998 roku, w szczytowym momencie pierestrojki i związanego z nią chaosu, liczba dzieci rodzących się z wszelkimi możliwymi patologiami rozwoju wyniosła 37%. 90% to dzieci tak zwanych pijących z umiarem rodziców. Alkohol i produkty jego rozpadu utrzymują się w organizmie przez ponad 12 dni. Tak więc jeśli rodzice, nawet nie alkoholicy, wypili z okazji święta, a po tygodniu poczęli dziecko, nie warto liczyć na to, że dziecko będzie zdrowe. Mężczyzna musi powstrzymywać się przez przynajmniej 100 dni od picia, by zregenerowały się komórki płciowe. Kobieta zaś ze względu na swe cechy fizjologiczne przed porodem nie powinna pić w ogóle. Jeszcze jedno zagrożenie to palenie. Samo w sobie wyrządza nieodwracalną szkodę organizmowi, a w połączeniu z alkoholem szkoda ta zostaje zwielokrotniona. Niszczycielskich skutków nałogu jest tak wiele, że nawet nie ma sensu o nich wspominać. Jednym z mało znanych skutków jest zarastanie naczyń krwionośnych. Naczynia zapadają się i przestają funkcjonować. Kiedy 200 różnych trucizn wchodzących w skład dymu tytoniowego trafia do krwi, naczynia narażone są na skurcz wyrażający się w mikrowylewach i mikrozawałach. Krańcową postacią takich skurczów jest martwica kończyn. Bardzo wielu ludziom z tego powodu dosłownie odcina się ręce i nogi. Palacz pewnego pięknego dnia, nieoczekiwanie dla samego siebie, staje się inwalidą. Dlaczego te fakty są mało znane? Otóż inwalidzi nie krzyczą o tym na każdym rogu ulic, a jedynie cicho znikają z pola widzenia społeczeństwa. Mamy miliony inwalidów, lecz oni nikogo nie obchodzą i nie zwraca się na nich uwagi. Znacznie bardziej znane są przypadki, jak człowiek pali przez całe życie i dożywa setki. Dlaczego takie fakty są powszechnie znane? Dlatego, że stanowią wyjątek. Do której grupy będziesz należał, jeśli będziesz palił? Nie wiesz? nikt nie wie